Dzisiaj, w roku 2009, 20 lat od swojego powstania, sieć Web jest na rozdrożu. Nie wiadomo dokładnie, w którą stronę pójdzie jej dalszy rozwój. Wiemy jednak, że nawet Web 2.0 w dzisiejszej postaci, choć będzie określał sieć Web jeszcze przez parę lat, ma ogromne ograniczenia. Można zaryzykować twierdzenie, że koncepcyjnie Web 2.0 powoli wyczerpuje swoją formułę i nie sposób tego nie zauważać. Zobaczmy, wyszukiwanie w Google i innych popularnych wyszukiwarkach jest ciągle trywialne i prymitywne. Szukamy stron za pomocą słów, fraz i fragmentów zdań tekstu, a nie za pomocą pojęć i koncepcji. Mamy swoje konta i swoich przyjaciół, na przykład na Facebooku albo w naszej klasie, i za nic nie możemy przenieść się wraz z całą grupą przyjaciół do innego serwisu, bez mozolnego, ponownego wpisywania tych samych danych. Nasza cyfrowa tożsamość, nasze relacje z ludźmi są zagarnięte przez firmy, operatorów tych serwisów, Facebooka, Google, naszą klasę. A przecież moja cyfrowa tożsamość i moje związki z przyjaciółmi są moje i to ja powinienem mieć nad nimi kontrolę. Wikipedia. Wikipedia ma dzisiaj ponad 10 milionów artykułów, ale nie możemy z nich łatwo pozyskać danych strukturalnych, na przykład prostej tabeli z liczbami mieszkańców miast, które są w niej opisane, bez mozolnych operacji kopiuj, wklej. Podają często inne banalne przykłady. Załóżmy, że chcemy uzyskać w Excelu tabelkę z adresami pocztowymi miliona firm mających swoje strony internetowe w Polsce. Typowe zadanie dla działu marketingu. Strony te znamy. Możemy każdą przecież otworzyć. Ale o ile nie zatrudnimy dziesiątków ludzi, zadanie takie jest niemal niewykonalne. Inny przykład. Wyobraźmy sobie zadanie takiego pytania. Podaj mi adresy wszystkich stroicieli fortepianów w odległości nie większej niż 5 km od Filharmonii Łódzkiej, którzy pracują od 17 do 20. Nie ma szans na dobrą odpowiedź. Zwracam uwagę, że te dane w sieci są. Nie mamy jednak instrumentów i pomysłów, jak je systematycznie reprezentować i pozyskiwać. Teoretycznie wiemy dziś, że te problemy są rozwiązywalne. Wiemy już, że rozwiązanie tkwią w nowej odsłonie sieci web, zwanej przez wielu siecią semantyczną, siecią Web 3.0 albo po angielsku Semantic Web. Ja nazywam ją jednak inaczej, ukułem taki własny slogan, sieć pełna znaczeń. Zdaję sobie sprawę, że to brzmi nieco jak fantazja. Czy możemy w komputerowej technologii, w plikach i bazach danych wyrazić znaczenie? Znaczenie, które jest domeną ludzkiego umysłu i ludzkiego języka? Czy nie pachnie to kolejną zapowiedzią fałszywej sztucznej inteligencji? Czy pojęcie ontologii, tak powszechnie stosowane przez adeptów Semantic Web, nie sprowadza nas na manowce jakichś dziwnych filozofii i kiepskiej metafizyki? Nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Znaczenie w sieci pełnej znaczeń to rzecz bardzo prosta. To na przykład takie zapisanie adresu firmy, aby można go było odnaleźć w sposób pewny i niezależnie od formy zapisu, niezależnie od języka, stylu pisania czy kierunku. Z lewej na prawo, z prawej na lewo, z góry na dół. Technologia do zapisu obiektywnych znaczeń w sieci web już istnieje. Co ciekawe, jej podwaliny stworzył wspomniany dziś twórca internetu Tim Berners-Lee. Tak jak wszystko w sieci web, ta technologia jest niezwykle prosta. Opiera się ona bowiem na pewnym sposobie zapisu najprostszych logicznych zdań opisujących naszą rzeczywistość, zdań oznajmujących, a więc na zapisie podmiotu, orzeczenia i dopełnienia. Z tych elementarnych zdań sieć semantyczna buduje bardziej złożone znaczenia dla bardziej złożonych pojęć. Tych z Państwa, których to interesuje, odsyłam do naszej strony, jest taka zakładka Semantic Web, najważniejsze artykuły wprowadzające do zagadnienia. Co ciekawe, w kręgach akademickich o sieciach semantycznych mówi się już od paru lat. Wiele projektów, w tym pierwsze komercyjne, są już na rynku. Jest przeglądarka semantyczna o nazwie Hakia. Ale tak jak poprzednio, rewolucja zachodzi powoli. Jest dzisiaj jasne, że mamy do czynienia znowu nie z barierą technologiczną, ale społeczną, a szczególnie mentalną. Gdybyśmy na przykład mogli skłonić wszystkich webmasterów świata do użycia nawet odrobiny technologii semantycznych, Web 3.0 eksplodowałby tak, jak kiedyś Web 1.0 czy Web 2.0 w ostatnich latach. Jak to zrobić? Wszyscy oczekujemy na ten właściwy, celny pomysł. Być może powstanie on tu w Polsce, być może w Łodzi. Szanowni Państwo, z taką nadzieją już zakończę moje rozważania. Nie wiem, czy uda się nam właśnie dokonać przełomu w sieci web. Chciałbym jednak zapewnić, a to mogę uczynić z całą pewnością, że tak jak wtedy, kiedy internet w Polsce nabierał znaczenia, tak dzisiaj, kiedy jest już ważny, Makola będzie zawsze przynajmniej zasłuchany w to, co się w nim dzieje i będzie zawsze w stanie przynajmniej pomóc Państwu, pomóc swoim klientom w eksploracji nowych jego obszarów. Obszarów biznesowych, kulturowych i technologicznych. We web it for you, but first and foremost, we web it with you. Webujemy dla was, ale przede wszystkim webujemy z wami. Dziękuję.